Dzień dobry, nazywam się Artur Chmarzyński. Pokażę tu, jak ustawić routery firmy Dovado. Mam nadzieję, że wszystko przedstawię w sposób zrozumiały. Zaczynajmy i powodzenia! Zacznij od włożenia karty SIM do modemu, później podłącz go do routera. Modem możesz podłączyć również poprzez przedłużacz USB. Sugeruję użyć przedłużacza nie dłuższego niż 120 cm. Teraz podłącz zasilacz do urządzenia i poczekaj, aż router uruchomi się. Ten proces zakończy się, gdy dioda WLAN zacznie świecić. Konfigurację urządzenia możesz przeprowadzić przez kabel sieciowy lub przez sieć bezprzewodową. Nazwę sieci oraz hasło do niej znajdziesz na naklejce na spodzie routera. Nazwa sieci znajduje się przy wyrazie SSID, a hasło przy wyrazie PSK. W systemie Windows naciśnij na ikonę przypominającą schody obok zegara na panelu. Następnie wybierz nazwę sieci, która jest napisana na naklejce i naciśnij przycisk Połącz. W tym miejscu możesz chwilę poczekać. Jeżeli router automatycznie nie nawiąże połączenia w ciągu 5 minut, to należy skonfigurować profil operatora lub wprowadzić kod PIN karty. Po nawiązaniu połączenia otwórz dowolną przeglądarkę internetową i przejdź na stronę 192.168.254.1. Niektóre modele routerów Dovado mają inny adres konfiguracji. Router poprosi o podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Nazwa użytkownika to wyraz admin, a hasło to wyraz password. Po ich wpisaniu naciśnij przycisk login. Żeby otworzyć kreator konfiguracji, naciśnij napis wskazany na ekranie. W pierwszym oknie możesz zmienić język oraz wybrać strefę czasową. Po naniesieniu zmian naciśnij przycisk dalej. W tym miejscu ustaw profil operatora zgodnie z tym, co pokażę na ekranie. Jeżeli żądanie kodu PIN jest włączone, to wprowadź go w zaznaczonym miejscu. Teraz naciśnij przycisk dalej. Następne menu to zmiana hasła do routera. Jest to hasło, którym logowałeś się do jego ustawień. Jego zmiana nie jest konieczna. Po podwójnym wpisaniu nowego hasła naciśnij przycisk dalej. Teraz możesz zmienić nazwę sieci bezprzewodowej na własną. Nie musisz tego robić, jeżeli odpowiada ci nazwa, która jest napisana na naklejce pod urządzeniem. Po naniesieniu zmian naciśnij przycisk dalej. Następny krok to zmiana hasła do sieci bezprzewodowej. Tego kroku również nie musisz przeprowadzać, jeżeli nie chcesz zmieniać hasła. Jeżeli chcesz je zmienić, to nowe hasło powinno mieć minimum 8 znaków. Może to być na przykład Twój numer telefonu. Naciśnij dalej. W tym miejscu naciśnij przycisk Restart i poczekaj, aż router uruchomi się ponownie. Po chwili połączenie zostanie nawiązane automatycznie.